Dobra, mam coś mówić. Już nagrywa, już. Dobra, elo, elo! Z tej strony Kapitan Blood i dzisiaj sobie gramy w Goldfish, jest ze mną Paweł, Mati i Admiros! Dobry, witam. Tam, tak. Ogólnie rzecz biorąc, była taka jedna legenda, która opowiadała nie o wiem, gdzie jestem. Ja cię widzę, zaczekaj Admiros, nie ruszaj się. Tutaj jesteśmy Admiros. Była taka legenda, że właśnie w wysokich lasach tropikalnych podobno żyją najrzadsze gatunki ryb. Dlatego wybraliśmy się tutaj na łowy, prawda? No, tak, dokładnie. Tak, wybraliśmy się tutaj na łowy, żeby połowić, tak, no właśnie nie wiemy, czy jest woda, będziemy musieli jej znowu znaleźć. Mam dzisiaj z nami jest nowy rybak, Mati. Mati jeszcze nigdy nie łowił ryb. Nigdy Mati nie łowił się. Maci, nie łowiłeś nigdy ryb? Nigdy nie łowiłeś. Znaczy tutaj nie. Ej, uważaj, tutaj bo tutaj koło pokrzywy stoisz. Jeszcze trochę byś się poparzył. To jest bardzo realistyczna gra. Pozbieramy grzyby, poszukajmy grzybów na razie. Oprócz tego, że to są lasy tropikalne, to musimy pamiętać, że mapa jest tak skonstruowana, że ona się dostosowuje do pogody Admirosa, a u Admirosa pada. No dokładnie, u mnie właśnie pada deszcz. Tak. U mnie się synchronizuje z pogodą Admirosa, u mnie też pada deszcz. O, jest rzeczka. O, patrzcie, rzeczka jest. Mi się wydaje, że tutaj najrzadsze ryby będziemy łowić. Boję się. Tak zwane ja tam, gdzie ryby legendy. Tak może być. Ja na pewno ryby gwałciciele. Ej, to pływa. Ej, bo to jest taki statek troszeczkę, panie Paweł. Zobacz. Ej, Admiro, zobacz, możemy pływać na tej kłodzie i łapać ryby. Widzisz? Z nurtem rzeki popłyniemy, tak mi się wydaje. No nie, to jest płynne rzeki. A to nie w stronę, Paweł. No dobra, mi się wydaje, że pora trzasa i zbudować własną wędkę i zacząć łowić. Mati, ogarniesz budowanie własnej wędki? O, już nie mogę, chciałem się naładować chyba. Jeśli przytrzymaj kół. Dobra. Najpierw kliknij na wędkę, później na haczyk, a później, jak już haczyk połączy się z wędką poprzez taką linę, to klikasz kół i przynętę na haczyk. Zakładam. Ogólnie, Mati, powiem ci, że łowicielstwo ryb to jest bardzo, ale to bardzo ciężka sztuka, Mati. Teraz tutaj przynętę jeszcze przynętę załóż. Musisz najechać na haczyk. No, Mati, trafić. zobaczymy czy uda ci się ogarnąć ten system. Nie masz, Mati, nie masz założenia. Ej, patrzcie, złowiłem coś. Ej, ja też chyba coś złowiłem. Nie, co złowiłeś? O, i teraz... O, patrz, złowiłeś coś, to jest przyjaciel. Isiu! Pan Stefan! Płasko do Admiroska! O nie! Tu bardzo agresywne ryby żyją w tym rzece! Tu najagresywniejsze ryby żyją! Sympatyczna ryba, podoba mi się. Bardzo. Ale ej! Podoba mi się ta ryba. Ale mnie trzasła! Nowy przyjaciel, ej, on ma niezły zasięg. Ja bym go przyjacielem nie nazwał. Dobra, ja idę tam dalej. Bo ja mówię, tu w tej rzece bardzo agresywne ryby po prostu są. Najagresywniejsze ryby są właśnie w tym mieście. Dobra, ej, musimy się przesunąć na drugą stronę! Szybko! Chcecie pod krzyżu na drugą stronę! Ej, panowie, ja tu mam kruka pod wodą. No to bierz go szybko, zanim ci odpłynie. Ej, tak, bierz ludzie, musicie na drugą stronę tu pobiec. Chodźcie tutaj, jestem po drugiej stronie, Admiros, do mnie! Widzę, szybko, widzę. Skacz! Biegaj, chcę cię zabić! Uff, o, jak tam strzelam was. Dobra, zaraz znajdziemy, gdzie jest reszta? Tutaj jesteśmy, Paweł, tu po drugiej stronie, chodź do nas! Dobrze, już biegnę. A jak mam go Admiros, gdzie ty jak pobiegłeś? Swoją rybę jestem tutaj, co to robię? Chodź, poszukamy innej rzeki po prostu, bo tamta jest innej rzeki. Wydaje mi się, że tutaj nie ma innej rzeki. No proszę cię, zaraz. O, proszę cię! Patrzcie, co znalazłem! O, idealne do łowienia. No, to teraz się łowiciel zacznie. Uwaga, chcę zarzucić wędkę. No kurde. Panowie, jak mam zdjąć tę swoją rybę? To mi zabrał wędkę. E, musisz nacisnąć. O, E. Która to była moja? Ej, Admiros! Niespodzianka! Weź to ode mnie! No nie mogę zapomnieć. O, co on mi zrobił? Uhu. Tak, ja ci dam ty. O, ja bym połowił tutaj. Ej, wiecie, że ten most można odmontować? Patrzcie, Admiros, odmontowałem most. Rzuciłem ci deską. Ej, Admiros, rzuciłem ci deską. A masz. Okej, muszę, o, nie poleciało. Dobra. Mam deskę. O, deskę. Maciej, czemu się w ogóle nie odzywasz? Zauważyłem. Ja? Złowiłem tam. Ja łowię tam, co nie? I tak patrzę, czy jest beczka. Chyba złowię tą beczkę. Bladi, łap! Muszę zdawać moją wędkę. Co tam masz? O, przynętę rzucasz. Bardzo. Ej, czemu ty rzucasz przynętą, panie Admirosku? A ja ej, Maci, czemu ty się alienujesz i nie jesteś z nami? Nie, no ja... Co tu się dzieje? Gdzie on jest? O. A, ty nie alienujesz. Ej, ale macie wrażenie, Maciej go zacina? Zauważyliście, że Maciej go zacina? Maciej, powiedz coś pełne zdanie.
pełne zdanie powiedzieć. No nie zacina mnie chyba. Bez przesady. Nie, nie, a po prostu wiesz, może po prostu się stresuje troszeczkę, dlatego. Ja nie mam pojęcia, co się dzieje, ale mam wrażenie, że pierwszy, nie pierwszy raz łowi, to może dlatego. No, dlatego. A Mati, chodź do nas, my tu łowimy. Patrz, jak ja małą rybkę zapałem! Łowiłem! Czemu on do mnie strzela? Wspominałem o najmniej agresywnych rybach. Znaczy, o najbardziej agresywnych. Zabiłeś wszystkich? Ej, Mati, pokażę ci dobre miejsce do łowienia ryb, chodź. Chodź tutaj. Vladi, gdzie jesteś? Idę. Szybko, mam coś dla siebie. Mati, gdzie ty jesteś? Idź mi za Zapirosem. Boże, ale miałeś do mnie przyjść. Ale... O, jest, Vladi. Co to jest? Jest, Vladi, tylko. O kurde, ryba tu jest. O, co ci przyniosłem? To jest gwiazdka na twoją rybę. Dziękuję ci, dobra. Ej, Mati, chodź, pokażę ci dobre łowisko. Chodź za mną, tędy. Idę. Chodź, to jest dobre łowisko, strasznie. Do tego dużego to widziałem, no spokojnie. O nie! Dobra, musimy go złapać do klatki, chodź malutki! Łapko, szybko! Chodź malutki! Dobra, on się nie boi już, au! Chyba się nie, jednak się nie boi. Nie, chyba jednak się nie da go. Nie, wiesz, ja tam rybę zostawię, wiesz, ona jest taka sympatyczna. Ej, po prostu on jest strażnikiem tego jeziora, on tu pilnuje skarbów pewnie. Z pewnością ale on nie ma jednej nogi. O dobra, ja zabieram swoją taczkę i uciekam. Moja taczka. Ale powiem wam, że to jest. Tak wspominałem o tym, że to jest najniebezpieczniejsze jeziorko. To nie kłamałem. Ej, wiecie co, przesuńcie się tutaj trochę. Nie się napierdziela, nie? Tutaj. Ej, jest chodźcie tutaj do mnie, tutaj! Ej, ziomale! Ja tam taczkę. Ziomale, tutaj chodźcie, dobra, tu jeszcze jest jedno miejsce, gdzie można złowić rybę. A mam dobrą wiadomość, ponieważ tutaj jest Stefan, który nas obroni w razie czego! To? Skąd na jest no Stefan, kto będzie nas bronił? To jest mój Stefan. Stefan Matiego to jest. I tu jest twój kruk chyba też. I jest dobra. Kruk, no. Krukers? Okay, no dobra, to będzie nas bronił. Krukers? Sympatycznie. Krukers jest dobry, ziomek. Krukers. Gdzie ta wędka? Wędko, nie uciekaj, tutaj proszę. Jakbym miał kruka, to nazwałbym go Krukers. Krukers? No, dobra nazwa chwytliwa, do tego. Chwytliwa, bardzo chwytliwa nazwa. Dobra, co złowimy? Co tym razem? O kurczę, kruker nie żyje. Kruk! Ale skąd mogę wiedzieć, że tak zareaguje na mojego Gravity Guna? Nikt nie przypuszcza, że może tak zareagować. Ale dobrze, może go, pochowamy. Pochowamy go najwyżej, w wodzie. Panie, ale... panie Vladi, pan widzisz? Widzicie, ten zwykły... się wydaje... Czekaj. No, co mi się dzieje? Mi się wydaje, że tutaj właśnie będziemy łowić małe rybki, bo Stefan. To jest takie mała rzeczka. To co teraz jest? Ej, ale wiecie co? No, zwłoka ten, ale jest. O, patrzcie, złowiłem tu pyszną apteczkę, co nie? O, no, apteczkę? Cześć, Stefan. A ja nic nie mam. Ej, nie, mam pomysł! Dawaj go na Stefana i dawaj! Nie, nie, nie! Miros! Wow, wow! To ja złowiłem! Ktoś złowił, co to? Myślałem, że będziemy łowić małe rybki. Ej, poczekaj, patrzcie, Stefan ucieka! Stefan ucieka! Stefan, bierz tego chodzącego na dole! Ej, Admiros! Wezwij tego chodzącego małego na Stefana, zobaczymy, kto zwycięży. Co to jest? Dobra, chodź, Stefan. Znaczy nie. Co to ma być? Chodź! No, Admiros, co ty robisz? O, znalazł broń. Jakieś ściny są. Patrzcie, co złowiłem. Puzdrowiesz. O, dobre, poczekaj, bo będzie walka teraz. Patrzcie, Stefan i pół Stefana, kto zwycięży? O, patrz, teraz będą walczyć. Patrz, kto zwycięży, dawaj, Stefan. O, nie wiem, nie. Tego, powiem tak, że tego się nie spodziewałem. Stefan się rozłożył. Ale pokazałeś, Paweł, kto tu rządzi. A, widzisz? No dobra, ej, panie rybo, panie admirosie, przyprowadziłeś swoją rybę i ona teraz strasznie wieje. Jest strasznie głośno przez ciebie. No nic to nie poradzę. No, ale ogólnie patrzcie, zwykły deszczowy dzień. I kto by pomyślał, że w ten zwykły deszczowy dzień można sobie łowić ryby, co nie? Deszcz pada i jest smutno, teoretycznie, a my łowimy ryby. Przecież to wspaniale. Ej, to musi tak głośno ten, panie admirosie. Ej, zaraz się przesunę. Nie mogę jej wyłączyć. A wiesz go stąd, weź go stąd wyżyć. Dobra, wiesz co, zaraz zmienimy. Ej, wiesz co, może powalczymy z tamtą agresywną rybą, co była kawałek dalej. Chodź, panie Pawle, musisz pomóc nam załatwić pewną agresywną rybę. No. Dobrze, może ty możesz go ujeżdżać? O, tutaj, uwaga! Nie mogę. Młoda atakuje zaskoczenia! Ale, panie Pawle, wierzę w ciebie! Krzaki! Panie Pawle, załatw ją! A co jest nie tak z moją rybką? Czekaj, to wezmę, czekaj. Moja rybka utknęła! No nie mogę trafić, za daleko jest. Leży! No, dobra, to wracamy teraz do pierwszego łowiska. Tutaj jest trochę ciszej, chodźcie tutaj. Złowiłem chodźcie coś? Tutaj, gdzie ej, złowiłem tak... coś. Co to jest? What? O! Ty złowiłeś, Paweł.
To go zabiło! Nie dotykaj uwaga, tego! To go zabiło! Nie, to jest przyjazne! To jest niebezpieczne! To jest kulka szczęścia! Kulka szczęścia? Z której Paweł zginął od niej. No to trudno, jak Paweł umiera od kulek szczęścia, to jego pech. Dobra, chodźcie tutaj, tu jest trochę ciszej. No, to jest kulka szczęścia! Paweł! Łap! Ale mi się to podoba. Admiros! Złapiesz piłeczkę? Nie. Łap piłeczkę! Nie, dotknij kuleczkę szczęścia. Chodź tutaj, panie! Ej! Mati! Łap piłkę! Kurde! Dodgeballa gramy? O ty! Ała! Jest! Trafiłem w kogoś! Znaczy... O kurde! Nie! Ale piłka szczęścia! No nie! Nie! Piłka szczęścia! Teraz! Predator jest władcą! Z nim zabójcze. Nie wiecie teraz, gdzie ja jestem. Proszę to, nie wiecie, proszę kto na was kartofla. Poluje. Ale powiem, że poluje na was tego nie kartofla. Teraz pluje? Teraz pluje, no. Proszę cię, odłóż tego kartofla, to nie jest bezpieczne. Ej, zgubiłem mojego piłkę, gdzie ona jest? Co jest grane? Mojego piłkę? Dobrze. No. Dobra, gdzie jest Bladeusz? Nie, nieważne. Nie mogę gdzie jest Bladeusz. Moja piłka zniknęła, co się stało? Dezintegrowała się. Ja cię dezintegrowałem. Ej, dobra. Chodź, ej, chodź Admiros, pójdziemy do nowego łowiska, bo znalazłem nowe łowisko, chodź. Chciałem wózkiem no gdzie, jakie ale chodź, nowe łowisko, znalazłem, tutaj. Patrz. Jak nowe łowisko? No co wy tam kombinujecie? Ale słyszycie helikopter w tle? Słyszycie helikopter w tle? Helikopter? Nie, nie, to jest ryba. O, patrz, ten Admiros. Tak, Admiros. To zaraz może? O nie, tutaj już nie mogę. Dobra, to tutaj, patrz, tu jest moje łowisko nowe, widzisz? Patrz, jak to jest piękne. Ładne. No. Ha, nigdy nas nie znajdziecie. Mam, mam najlepsze łowisko w tym lesie. O, kruk. Dobra, teraz zwycięstwo. Łowieckie zwycięstwo jest nasze. Zabić kruka, no. To nie ma. Nie, tu. Dobra, poleciało. Hej, zaraz. Tak się nie mówiłam wędkę. No wam sobie możesz zrobić w każdej chwili. No właśnie, panie, panie Mati, masz chwilę, my jesteśmy rzemyślnikami i też robimy sobie wędki, jak razie czego. To pierwszy złowi blady. Dziwny, deszczowy, znaczy cześć. Zwykły deszczowy dzień. Jest grzeczny, to jest Admiros? Patrz, tak, to ja. To jest drugi Admiros, tak? No tak. Drugi to Admiros, zobacz, z pulsganem. To ja jestem. Na schronie. O, mam coś. Bo mamy drugiego Admirosa tutaj. Mamy drugiego Admirosa. Złowiłem Admirosa. A ja mam, ja mam ten. Złowiłem. Ja złowiłem taki pistolecik. Apteczka? Po co ci apteczka? Zrób złów siebie. No właśnie. A i złowiliście. Dokładnie. Ale dlaczego wy nie przyszliście do nas? Chodźcie do nas. Nie no potrzebuję leczenia. Jesteście? Jesteśmy w Nowym Jeziorku, znajdźcie nas. To jest wasze quest teraz. No. Aha, nasz quest? Okay. Powiem wam, że daleko od helikopterka i daleko od wszelkich zagrożeń. To jest najbezpieczniejsze miejsce ever. Nie, bo... Chodź ze mną. Cichutko, spokojnie. Właśnie. No, ryby biorą. Ej, nie, no, nie, ryby biorą. Chodź, weź go tutaj. O, ale coś nie... nie chcę. Dobra, trudno się mówić. Tu jesteś niebezpieczni. Nareszcie spokój, co nie, Admirosku? Tak, tu jest. Zgadzam się. Pewnie tu poszli gdzieś o, coś złapałeś, ten teczkę wyjazdową złapałeś. Walizkę wyjazdową. Wow. No, nieźle, przyda się. Może się przydać w każdym razie. Chodź, dotknij. Nie, niech sobie tam leży. Czemu? O, patrz, złapałem pieska. O, piesek. Gdzie jesteś? Gdzie oni poszli? Może czekaj, helikopter słyszeli, chodź tu. Paweł, oni gdzieś... Poczekaj. O, helikopter słyszeli. No teoretycznie tak. Nie wiem, że oni mogą. Jestem pogoni, bladi! Wiem, panie piesku! Jestem? Nie, Admiros, nie zdjęciowaj go, bo zabierzemy go do Matiego i tego. A nie, tu zamknięte. Mam młodaczkę na pożarcie. Ale nie! Nie, nie! Piesek zostanie uszkodzony, zawracamy! Chodź tu, panie piesku. A nie biegnij we mnie, kurczę, Mati, co ty robisz? O, czekaj! Mnie. Tam czaj. Nie, nie, zostaw go! On chce się pobawić tylko. No właśnie. Ej! Tego. No chodź tu, piesku! Zabij go, zabij! Ej, chodźcie pobawić się z moim pieskiem! Ja idę dalej! O nie, ja mu rzucę może Paweł ten... śmiercionośną broń! Kostkę mu rzucę, chodź, kostkę mu rzucę! Łap chodź, mały! Łap mały! Łap! Ale wybił twoją kostkę! Twoja kostka! Chyba twoje kostki już nie ma, panie Pawle! O, wróciła! No... Coś mi się wydaje... No kostka! Zobacz jak wróciła kostka? No po prostu zaczęły strzelać tam ryby! Ej, dziwne! O, znowu kostka poleciała! Wracaj tu kostko szczęścia! Ja ją lepiej wykorzystam. Panie Pawle, łap! Widziałeś? Ten piesek pobiegł za kostką, ale beka. Ej, on nie kopnął znowu! Ale beka. Co by zdano w ogóle? Weźcie tą kostkę do tamtych. Ej, Admiros! Zobaczcie, co one są. Oh my god. Ladin, ogarnij się!
Ja tu ryby łowię w spokoju. Co mówisz? Fati Ławkowskę! O kurde, no, uciekła. Niedobrze. Nie, nie, nie. Paweł. Weź tą kostkę, chodź tu. Okej. Okay. Wiem, czekaj chwilę, gdzie on. Do tych, ale nie, do tych, nie, Mati. Nie, nie, Mati. O nie, chodź, zap kostkę. O nie, o nie. Nie. Nie, strzel. Nie rób tego. Dobra. Czemu się boisz? Chodź, złap kostkę. No, no podaj. Fajna. Nie, no nie złapałem. Kurczę. Ej, co to jest? Ej, patrz na to, coś co złapałem, co to jest? What? Jakaś strzykawka. A to nie, dobra, a. To jest jakaś strzykawka, stary. Co to ma być? Mladik, weź to złap. Dobra. Co to jest? To zabija? Chodź. O, Admiroś, poczekaj, chodź, zobacz, co to jest? O, jaką rybkę złapałem, ładnie. Gdzie masz, co to jest? Tutaj coś trzymam, zobacz. Uuu, patrzcie, to oni jest grają tą piłeczką. Apteczka to jest? Kto gra piłeczką? No, patrzcie. No, rzuć tam. Nie, nie rzuć. Nie w to! Mówię, oni grają dobra piłeczką. Daj oni piłkę. Grają w piłkę. Ej, rzuć Piskowi piłkę, bo on się nią bawi. Piłkę? No właśnie. Patrz, jak on się bawi piłką. To jest zabawa. To jest zabawa Vapor. Vapor powinien się bawić. Jasne. Vapor. Patrzcie, jak to się aktywowała. Całkiem niezłe bestie. Ona się aktywowała. Ej, rzuć mu Vapor, tak krzyknij. Wow. Czekajcie, to drugi on da. Piesek tam drugi jest. Bawić piłeczką. O nie. One strzelają w tą pipeczkę. Strzelałem, nie jest. O, jest. Tam jest bezpiecznie. No, już wróciła. Gdzie wróciła? Gdzie jest? A tutaj. No, wybił piesek, dobrze. Ja, rzuć pieskowi. Ej, wracaj tu piłeczko. O, moja piłeczka. Rzuć piłeczkę. Co mówisz, Admiro? Chcesz piłkę? To masz. O nie! Szoda wybuchła? Kurde. Nie, masz piłeczkę. Taka za fajna zabawa jak była piłeczką. Jak mogłeś rzucić skałę? No. No niestety. Taka dobra zabawa była piłeczką i już nie ma piłeczki. O jeny. No, aż smutno się człowiekowi robi, co nie? No piłeczki już nie ma. No. O, deszczyk no pada, a nie mam się jak pobawić w tym deszczyku. Dobrze, ja może łowimy drugą piłeczkę. Łówmy dalej, może się uda złowić kolejną piłkę albo jakąś bombę atomową. No, ale muszę przyznać, że to była dobra zabawa z panem pieskiem, co nie? Tak, tak, oczywiście. No, nie mówcie, że się nie bawiliście, bardzo ja się bawiłem świetnie. Nie, świetnie się bawiłem, naprawdę. Nigdy z pieskiem tak się nie bawiłem. Żeby strzelać taką tę piłeczkę. Patrz, co złapałem! Syrenę! Tak szybko? Syrenę? Bierz Admirosa! No nie zaczęłam w spokoju połowić ryby, naprawdę. O, to już zabiło, ryba. Ej, co się zabiło? Ale no tam ryba jest zapalacająca ryba. Ryba Admirosa zabiła. Chyba co złapałem. To jest, chyba ja coś złapiłem. To ja złapiłem. Ej, przesuńmy się tu trochę głębiej, bo tam zabijają, syrenę z naszą zabili. Syrena? Jaka syrena? Widziałeś kiedyś syrenę? No tak, to była syrena, tylko że z dwoma nogami, to się zdarza czasami. O. Żyła w wodzie. Zapalić syrenego. No to, że żyła w wodzie, to nie jej wina przecież. To się zdarza czasami. No, dobra. Ale my to mamy fajne miejsce łowienia rybce, nie? Najlepsze. O, najlepsze. Proszę was. W Amazonce wszystko złowicie. No. Od wyrzutni po inne rzeczy. Polatający motocykl, czy jak to tam to nazwać, tak, tą rybę. Admirosa. O, telewizor. A nie, myślę, że to rodzic. Latający motocykl? To chyba u ciebie w domu ma. Ej, mam tu coś dla was. No w końcu. O, już nie masz. Kurde. No wiesz co, chodźcie tu trochę nie dalej, zdążyłem. bo to wszystkie prezenty nam pozjada ten twój gunship. No to wszystko przez Admirosa. Admirosie, coś ty zrobił? Ja nic. No, ale jak chcecie łowić takich niebezpiecznych ryb. Wiesz co masz zrobić? O nie! Poczekaj. Haha! Jesteś nieśmiertelny, jestem nieśmiertelny, głupcze. O! Jak nieśmiertelny? Jesteś nieśmiertelny, głupcze. No to nie, to nudne, to nie, to ja nie będę strzelał. To po co ja tam kuszę łowiłem? Jak nie chcę. Dla bez sensu to kuszę, jak nie mogę cię zabić. No nie! Co to za. Dobra, wiecie co, chodźcie stąd, bo tutaj jest niebezpieczeństwo. Wszystko co złowimy. Chodźcie do pieska, bo tam był piesek, ale tam było przynajmniej. Ale patrzcie, tu możemy strzelać. O, tutaj chodźcie. Tu możemy. To jest bezpiecznie. No. W miarę. Bezpiecznie. Piesek nie przyjdzie. Piesek nie przyjdzie. Poczekaj, może go zastrzelmy po prostu. Nie ma czego. Czujemy. Znaczy mam puls gana właściwie. Nie czuję bólu. Ale jest ranny, Admiro, dawaj, strzelaj w niego z kuszy. Kuszy, dawaj, o, skuszy. Nie musiałeś. No, jak no, ładnie rzuciutko piesek poszło, niestety zginął, musieliśmy to zrobić w imię dobra. Ale dzięki temu mogłem złowić takie rzeczy jak wiatrak szczęścia. Poczekaj.
Ale dlaczego się fajnie kręci? Widzieliście ten wiatrak? Piesek został uśpiony dosłownie bardzo fajnym, rozgrzanym bełtem. Ej! Że świetnie. Patrzcie na to, to jest taki do kręcenia się. Jak się nazywają takie dyski do kręcenia? Patrzcie na to. Frisbee. Widzieliście? Widzieliście, jak to się kręciło? Nie, nie zdążyłem zobaczyć. Frisbee. No dobra, frisbee. Sam jesteś frisbee. To takie, co jak się nie, to taka gra się nazywała, że się rzucało takie dyski i one walczyły ze sobą. Taka dla dzieci było. A właśnie. No, to było to właśnie. Ja to przecież, ja ktoś coś złowił. Niszczyłem ten kolegów. Albo no. Admiros, albo i to właśnie ja. Było nie, to. Czekaj, proszę. Ej, złowiłeś coś fajnego. Syrenę złowił. Męską. Syrenę złowił. Która chce cię zrobić? To syren. To jest gorsza niż syrena, to jest syren. Mówiłem, uważaj. No, syren zabija ludzi. To jest syren. Czekaj. Nie. Musimy się go pozbyć. Ja nie ma czym za bardzo. To dawaj, dawaj, panie Pawle, zrób to. O, jak mi przygrzał ze strzelby. Ej, bo to jest syren, on jest wytrzymałym gnojem. Mi się na amunicję skończyła. Wytrzymałym gnojem. Zgnojem. Syren jest najsilniejszym przeciwnikiem. O nie, Mati, jesteś otoczony przez syrena. Leży. Ale ci Paweł dupę uratował, muszę przyznać. Widzisz? Pamiętajcie, syreny to syrenowie to najgorszy gatunek. Syrenowie, oni zabijają bezwzględnie. Względnie, bezwzględnie. Weźcie to, co to jakieś, po co to robota? Bo syrenowie są zazdrośni. Zazdrośnią syreny, dlatego tak się zachowują. O, złapałem coś. Jezus! No nie. Dobra, on nie jest agresywny, spokojnie. Ej, praktycznie jest agresywny. Obejdzie agresywny, jak chyba staniemy przed nim. Nie, bo on nas nie widzi, bo on jest ślepy. Ej, co to jest? On się taki urodził, nie śmiejcie się z niego. Co to? To jest Bartłomiej! O! Co do niego? Aha. A, to jest ten, co jest ten, czyli... No, na szczęście mu nie jest agresywny. Ryba Admirosa jest agresywna. Tak, on jest agresywny, tylko my stoimy tyłem, on nas nie widzi po prostu. No właśnie. Tak? On jest upośledzony! Uciekajmy! Jak on naciął nogę! Oh my god. Zobaczcie, jak się zbudował. To jest za drzewem, tak daleko. Ej, ale co zrobiliście, że obudziliście? Co zrobiliście? Oh my god. Ja przeszedłem z przodu niego. Aha, dlatego. Chciałem zobaczyć, co tam u ciebie? Chciałem zobaczyć go z bliska. Dobra, widzisz, co zrobiłeś i teraz on jest upośledzony. Ej, no nie mamy miejsca już dla nas na tej mapie. Ej, w ogóle ej, wam też tak klatkuje i macie czasami 6 FPS-ów? Przez chwilę. Nie. Wszystko jest w porządku już. Delikatnie. Boże, a tu taki hałas, co nie? No tu jest bezpiecznie. Nie, ale tu jest bezpiecznie. Macie też takie momenty, że macie po 20 FPS-ów? Nie, w żadnym wypadku. A ja mam. My mamy komputery z NASA, panie Bloody. A ja nie mam. Panie Bloody. Ej, ale Admirosie, szukałeś mnie, ja wchodziłem na twojego YouTube'a, a tam filmy nagrywane w 60 klatkach. No ostatnio tak sobie włączyłem na chwilę, a które na przykład mówisz? Wszystkie. Tam kilka się pojawiło. No, a ty mi wkręcałeś kit, że jest 1080, a tu 60. Nie. Jak to, panie Admirosie, wiesz co? Tak mi oszukiwać. Panie Bloody. O. Teraz ten syrenę znowu złapał. Boże, no jaka nie wierzę. Na przykład ten garyzmot jest nagrywany w 30 klatkach. O, ja ej, mi się strasznie garyzmot zaczął zacinać, nie wiem czy u was też. Nie, u nas nie, u nas nie. Jest w porządku. U mnie się zacina tak, że dramat jest jakiś, naprawdę. Znaczy ja nie mogę żyć teraz w wędki, bo o. No, dobra. No łów się coś. Takie łowienie, łów się coś. Co jest moją wędką? No jak to co? Skrzynka. Zamknięta została. No dobra, wiecie co, ogólnie rzecz biorąc mi się wydaje, że te łowy by doszły całkiem udane. Ja bym kończył pomału ten odcinek i pomału spadał z tych lasów tropikalnych. To dobra, to łowimy ostatnie ryby. Dobra. Ostatnie ryby łowimy, zobaczmy. O, złowiłem! SMG grenades. I czemu ja mam ciekawego, co nie? Wracaj tutaj. Ale chyba czas najwyższy będzie opuścić te tereny rybne, bo tutaj jest stanowczo. Dobra, stanowczo zbyt niebezpiecznie. Co, niebezpiecznie dodatkowo. No raczej niebezpiecznie, dwa, że. Ja nie wiem co się stało, ale teraz mi tak chyba niebezpiecznych ryb nie widziałeś nigdy. Proszę cię, niebezpiecznych ryb nie widziałeś chyba nigdy. No chyba widziałem. Chyba nie, no zobacz, no, taka sympatyczna wielata nad tobą, no przecież no zobacz. Macie skrzynkę no na i Boże, no nie mogę. Wow. Mam takie momenty, gdzie 3 FPS-y mam. Czy też takie macie momenty? Nie, cały czas na 700 klatek. Znaczy, ja mam cały czas 6... A ilu nagrywasz teraz w FPS-ach, Admirosie? Ja? No. 20. To dlaczego ja widziałem ostatnio na twoich filmikach 60 FPS-ów? No bo kilka, bo zacząłeś mówić, że nagrywam wszystko w 30, to kilka sobie nagrałem w 60. Ja cię kręcę, tak mi okłamywać. No nic, dobra, no mi się wydaje, że tym akcentem musimy zakończyć dzisiejszy odcinek. Dobra, nic nie wiem, nic, o.
Dobra, elo, elo! Co to jest? Elo, elo, na razie! Bye, bye!